No po prostu to jest coś, co jest dostępne tylko i wyłącznie online, co jest ogromną, ale to ogromną zaletą, jeśli chodzi właśnie o produkty online i według mnie to jest bardzo ważne, jeśli chcesz sprzedawać na rynku e-commerce i masz jakiś produkt, który ci się podoba, to zwróć uwagę na tą cechę właśnie niedostępny w sklepach, bo od tego będzie w sporej mierze zależało, czy twój produkt będzie zyskowny. Osoby, które wracają do naszego sklepu internetowego, klienci, którzy już raz u nas coś kupili i kupują potem kolejne produkty, to są najlepsi klienci, tacy coming back customers, to są osoby, za które naprawdę nie musimy płacić już dodatkowych pieniędzy, a wtedy ten zysk z tego produktu jest o wiele, wiele wyższy. Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. W dzisiejszym materiale chciałbym ci pokazać, według mnie, produkt idealny na sklep internetowy oraz markę, która ten produkt właśnie sprzedaje, czyli Delta Hub. Omówimy sobie, co to jest za produkt, dlaczego według mnie jest to produkt idealny, jak wygląda landing page tej strony, jak wyglądają opisy, wszystkie rzeczy sobie omówimy, tak, że będzie bardzo dużo wartościowych treści. Będzie również konkurs, także oglądaj ten materiał do końca. Zapraszam. Ok, więc teraz na samym początku chciałbym ci pokazać ten produkt, co to właśnie jest, dlaczego ten produkt jest idealny według mnie. To jest taki malutki produkt, specjalne urządzenie, które składziemy pod nadgarstek pracując przy laptopie. W momencie, kiedy siedzimy na laptopie, pracujemy, mamy w ten sposób mniej więcej nadgarstek, tak? Tutaj mamy touchpad i wtedy po prostu w ten sposób naciskamy na ten touchpad, obsługujemy naszego laptopa. I w ten sposób nasz nadgarstek jest bardzo mocno nadwyrężony. Przez co ja osobiście na przykład mam dosyć duże problemy właśnie z tym nadgarstkiem. Wpadły mi w oczy właśnie reklamy tej marki, przyjrzałem sobie całą stronę, postanowiłem to zamówić, sprawdzić, jak ta marka działa i faktycznie jest to właśnie takie urządzenie, które kładziemy tutaj sobie pod nadgarstkiem w ten sposób, mam nadzieję, że to widać dobrze do kamery i dzięki temu możemy sobie właśnie w ten sposób oprzeć ten nasz nadgarstek na macie i wtedy możemy bez problemu sobie właśnie obsługiwać laptopa na przykład myszką. Pokażę ci teraz właśnie z tą myszką. Jak widzisz, mam tutaj moją myszkę, więc w ten sposób mogę sobie ułożyć nadgarstek na tym urządzeniu. Mamy tutaj tę myszkę i ten sposób ten nadgarstek jest o wiele bardziej naturalnie ułożony i dzięki temu nie mamy tego bóla nadgarstka. Ja osobiście powiem szczerze, że pracując bardzo dużo przy laptopie, przy komputerze codziennie, miałem całkiem spore problemy właśnie z tym nadgarstkiem, dlatego postanowiłem sprawdzić ten produkt. Oczywiście ja tutaj nie próbuję robić jakiegoś postu sponsorowanego, ten Delta Hub nie zapłacił ani nic takiego, natomiast chciałbym ci pokazać właśnie, dlaczego ta marka jest tak ciekawa, dlaczego ten produkt tak naprawdę tak dobrze działa, ponieważ według mnie spełnia on wszystkie takie cechy produktu idealnego, produktu zwycięskiego, czy to w dropshippingu, czy to w klasycznym e-commerce. Także zerknijmy teraz na laptopa i omówimy sobie właśnie te 5 cech zwycięskiego produktu. Więc tak, pierwsza rzecz to jest rozwiązuje problem i według mnie ten produkt, to się nazywa Carpio, rozwiązuje bardzo duży problem, ponieważ no, mamy tutaj ten problem właśnie z tym bolącym nadgarstkiem. Dużo osób pracuje przy komputerze w dzisiejszych czasach i proszę zauważyć, że jest bardzo dużo takich produktów, które rozwiązują problem związany z pracą przy komputerze, na przykład na ból pleców, tak? Wielokrotnie na pewno widziałeś jakieś pajączki, widziałeś jakieś reklamy z produktami, które po prostu zakładasz sobie te szelki, czy one w jakiś sposób ci ten kręgosłup prostują, tak żeby po prostu siedząc przy laptopie, siedząc przy biurku, pracując właśnie w ten sposób, żeby nie mieć tego bólu kręgosłupa, bólu pleców i tak dalej. Na pewno spotkałeś się z reklamami okularów, które blokują światła niebieskie z ekranu telefonu czy laptopa. Natomiast powiedz mi proszę, czy spotkałeś się kiedyś z produktem, który usztywnia ten nadgarstek, pozwala temu nadgarstkowi po prostu w naturalny sposób działać? Ja osobiście się wcześniej z czymś takim nie spotkałem, więc uważam, że jest to naprawdę ciekawy produkt, rozwiązuje właśnie on ten problem, ponieważ ja osobiście, tak jak ci wspomniałem wcześniej, pracując codziennie parę godzin przy laptopie, zauważyłem bóle nadgarstka właśnie w prawej ręce, tą prawą ręką właśnie obsługuję laptopa, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę super rozwiązanie na ten problem mój, jak i wielu ludzi, którzy właśnie działają w branżach internetowych, branży po prostu takich, które wymagają tej pracy z laptopem. Kolejna cecha takiego produktu to jest produkt unikalny, produkt wow, tak? To jest coś ciekawego, to jest produkt, który no powiedzmy nie jest opatrzony. Ja osobiście, tak jak się wspomniałem, gdy zobaczyłem reklamę tego produktu, ja byłem zaciekawiony, co to jest za produkt, ma dosyć ciekawy kształt, na reklamach oczywiście to wyglądało bardzo ciekawie, więc to jest ta cecha unikalności, jest ten efekt wow, który według mnie jest bardzo ważny, szczególnie robiąc dropshipping, szczególnie w właśnie branży e-commerce, gdzie my musimy tego klienta zaciekawić, te pierwsze 2, 3, 4 sekundy naszej reklamy są najważniejsze, więc jeśli nasz produkt nie będzie w żaden sposób się wyróżniał, no to ciężko nam będzie tego klienta zatrzymać na reklamie.
W ogóle nie będziemy nawet mowy o tym, żeby ten klient wszedł na stronę, czy kupił ten produkt. Kolejna cecha według mnie niedostępne w sklepach, tak? No to jest produkt, którego ja nigdy w życiu nie widziałem na oczy w żadnym sklepie, czy to w jakimś Tesco, czy to w jakimś Carrefourze, czy w dużych galeriach handlowych. No po prostu to jest coś, co jest dostępne tylko i wyłącznie online, co jest ogromną, ale to ogromną zaletą, jeśli chodzi właśnie o produkty online i według mnie to jest bardzo ważne, jeśli chcesz sprzedawać na rynku e-commerce i masz jakiś produkt, który ci się podoba, to zwróć uwagę na tą cechę właśnie niedostępny w sklepach, bo od tego będzie w sporej mierze zależało, czy twój produkt będzie zyskowny. Kolejna cecha, produkt z odpowiednią marżą. Ten produkt, zresztą za chwileczkę ci pokażę tutaj na stronie internetowej, kosztuje 30 euro, więc nie jest to mało na pewno, natomiast mieści się to w takiej cenie według mnie bardzo rozsądnej, ponieważ jest to wciąż produkt, który możemy kupić w miarę łatwo, nie musimy się jakoś długo nad tym zastanawiać. No 30 euro to jest jakieś na tą chwilę 100-120 zł, więc nie jest to taka kwota, że muszę porozmawiać z żoną, mężem, zastanowić się, czy to jest produkt dla mnie, czy nie. Tylko okej, widzę reklamę, boi mnie nadgarstek, jest rozwiązanie, jest ciekawy produkt, jest odpowiednia cena, więc kupuję i czekam, aż on do mnie dojdzie. Wydaje mi się, że taki właśnie sweet spot, jeśli chodzi o sklepy internetowe, to jest tak do 50-60 dolarów. Wyższe kwoty typu 80-100 dolarów to już jest całkiem sporo. No tutaj mamy euro, no ale akurat euro i dolar ostatnimi czasy są bardzo podobne, jeśli chodzi o wahania kursu, więc myślę, że możemy to mniej więcej w tych samych widełkach oscylować. Na pewno nie chcemy sprzedawać produktu, który będzie tańszy, który będzie kosztował 10-15 dolarów, no bo to wtedy będzie nam trudno zostać zyskownym na reklamach, tak? Robiąc reklamę na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na Google Adsach, na jakiejkolwiek platformie, my będziemy musieli wydawać pieniądze na te reklamy. Więc w momencie, kiedy nasz produkt będzie kosztował na przykład 10 dolarów, to jest małe prawdopodobieństwo, że nasze reklamy będą tak tanie, że nam starczy na opłatę za reklamę, na opłatę za produkt, jakieś dodatkowe aplikacje, księgowość, inne rzeczy i zostanie nam jeszcze jakaś marża na tym produkcie. Więc tutaj według mnie ten produkt kosztuje 30 euro i jest to naprawdę bardzo fajny taki przedział cenowy. Tutaj też ta marka robi super cross-sale, które zresztą się za chwileczkę pokażę, więc na pewno ta średnia wartość koszyka jest o wiele większa, więc jest to taki sweet spot właśnie około 40-50 euro czy dolarów na właśnie w średniej wartości koszyka, którą my chcemy osiągnąć na naszym sklepie internetowym. No i ta piąta cecha to jest produkt niszowy dla określonej grupy odbiorców. Produkt, który jest dostępny dla każdego, tak? Każdy ma laptopa, każdy może go kupić, natomiast pozycjonowanie tej marki, w to w jaki sposób ona ten branding stosuje, jaki stosuje marketing, mocno się nastawia na osoby pracujące, takich hustlerów, przedsiębiorców, jakieś osoby typu programiści, którzy po prostu dużo czasu spędzają przy laptopie, gamerzy, tak? Widziałem też reklamy tej marki, gdzie tam nastawiali się na gamerów, nawet wyzerknijmy sobie też na Instagrama, gdzie widać takie dosyć mocne sfokusowanie na pewien typ klienta, więc raczej tutaj każda jedna osoba, która ma laptopa w domu, nie będzie idealnym klientem tej marki, więc mamy tutaj również takie sfokusowanie się na pewną grupę odbiorców, można powiedzieć taką niszę osób pracujących z komputera lub będących w branży gamingowej i tego typu rzeczy, więc mamy tutaj takich pięć cech zyskownego produktu, gdzie ja zawsze powtarzam, jeśli produkt spełnia trzy takie cechy z tych pięciu, to już jest naprawdę bardzo dobrze, a tutaj ten produkt spełnia aż ich pięć, więc naprawdę według mnie jest to idealny produkt do sprzedaży na rynku e-commerce. Jeśli chodzi o markę Delta Hub, jest to też bardzo dobrze zrobiona marka, za chwileczkę właśnie omówimy różne rzeczy, jak stronę internetową, landing page i tak dalej, natomiast myślę, że warto gdzieś tutaj brać przykład z tego produktu. Jeszcze zanim przejdziemy do strony lądowania, chciałbym ci pokazać właśnie pudełko tego Carpio. Tak to wygląda, mamy tutaj właśnie ten produkt przedstawiony na pierwszej stronie tego opakowania. Co ciekawe, opakowanie otwiera się w ten sposób, tak, więc tutaj mamy właśnie ten woreczek z tym produktem. Mamy tutaj oczywiście różne informacje, jakieś karteczki, mamy również naklejki w środku, kod QR, który możemy sobie zeskanować i zobaczyć, jak ten produkt działa, więc naprawdę bardzo ciekawie jest to zrobione, tak się to zamyka. Mamy tutaj również różne ikonografiki na boku produktu. Myślę, że osoba, która projektowała to opakowanie, które osoby odpowiedzialne za to, że to tak super wygląda, zrobił świetną robotę, ponieważ tak jak wielokrotnie wspomniałem na tym kanale, tego typu rzeczy, branding, nawet zobacz, taki woreczek, na którym jest logo firmy, gdzie odbieramy taki produkt, odpakowujemy to, my mamy naprawdę jako klient wrażenie, że to jest super marka, porządna, że nie wydaliśmy tego 30 euro na jakiś, powiedzmy, tani produkt, tylko jest to coś porządnego, jest to coś, co będzie raczej służyło, myślę, latami, więc chętnie polecimy ten produkt znajomemu lub zamówimy sobie po prostu taki produkt po raz kolejny. Chciałbym ci też pokazać, w jaki sposób przyszła ta paczka, bo ja tutaj zamówiłem jeszcze taką matę, zresztą ta mata tutaj jest na biurku w tym momencie. Ta mata przyszła również w takim bardzo ładnym opakowaniu. Czarny, właśnie z marką Delta Hub, tutaj pięknie pokazana. I w ogóle cała paczka przyszła też, co ciekawe, nie przyszła w żadnym zwykłym kartonie, nie przyszła w jakimś folio paku, czy w jakiejś po prostu, nie wiem, reklamówce,
czasami, tylko przyszła właśnie w takim dużym, ładnym, czarnym opakowaniu. Również jest to opakowanie brandowe, mamy tutaj nazwę marki, mamy tutaj również jakieś stronę internetową, oznaczenia Instagrama i tak dalej, więc to są rzeczy, które naprawdę zmieniają perspektywę, podejście do tego sklepu. I oczywiście, jeśli ktoś zamawia ten produkt na sklepie internetowym, ta osoba nie wie, w jaki sposób ten produkt przyjdzie do niej, tak? Więc to nie jest jakiś czynnik, który wpływa, że ktoś kupi ten produkt lub nie kupi. Natomiast jak już go kupi, to będzie o wiele chętniej, żeby zostawić opinię na tym sklepie, powiedzieć, że jest zadowolony, polecić właśnie to znajomym lub kupić jeszcze raz taki produkt. A jak wiemy, osoby, które wracają do naszego sklepu internetowego, klienci, którzy już raz u nas coś kupili i kupują potem kolejne produkty, to są najlepsi klienci, tacy coming back customers. To są osoby, za które naprawdę nie musimy płacić już dodatkowych pieniędzy, a wtedy ten zysk z tego produktu jest o wiele, wiele wyższy. Ok, już mamy tutaj omówione produkt, jak on wygląda, jak on działa oraz opakowanie tego produktu, więc przejdźmy teraz do laptopa, pokażę Ci, jak wygląda sklep, jak wygląda strona lądowania tego produktu, co mi się podoba, a co ja bym osobiście zmienił w tej marce. Ok, tak jak widzisz, mamy tutaj właśnie już sklep Delta Hub. Jest to sklep zrobiony w takich czarnych odcieniach, bardzo minimalistycznie. Tak jak widzisz, w ogóle logo Delta Hub, nawet mają tutaj znaczek R, czyli mają ten znak zarejestrowany. Nie możemy używać tego, tej nazwy Delta Hub na naszej stronie. Mają naprawdę to już super rozwinięte. Tak jak widzisz, jest to ciemny, czarny taki motyw, więc niektórzy mogą być zwolennikami tego typu motywów, niektórzy nie do końca. Ja osobiście wolę moje sklepy robić z białym tłem, wygląda to estetycznie. Natomiast w tym przypadku, kiedy ten Delta Hub tak mocno stawia na ten minimalizm i jakby zauważalny jest ten branding w tym kierunku, tak najbardziej jest to w porządku. Mamy to cienie szarości, mamy biel, mamy czerń, więc to super wygląda. Nawet tak jak Ci wspomniałem wcześniej, mamy tutaj taki nagłówek Work Hard, Stay Healthy, czyli właśnie tak jak Ci wspomniałem, takie fokusowanie, takie targetowanie ludzi, którzy ciężko pracują, którzy mają ambicje, jakieś przedsiębiorcy, jacyś programiści, jacyś, nie wiem, marketerzy, osoby, które pracują dużo na laptopie, gdzieś tam mają te właśnie ambicje. No widać tutaj nawet po tych wszystkich ikonografikach, tak? Mamy tutaj osobę pracującą przy biurku, mamy tutaj właśnie jakieś ciekawe ikonografiki z tym iPadem, czy jakieś tego typu rzeczy, więc naprawdę super to wygląda. Mamy również tutaj GIF, co wielokrotnie mówiłem na tym kanale, że GIF świetnie pokazują produkt, świetnie pokazują, jak coś działa, więc jak najbardziej chciałem mieć takie rzeczy na naszym sklepie internetowym. Dodatkowo mamy tutaj różne filmy, które pokazują, jak projektowany był ten produkt, jak to wszystko było zorganizowane. Możemy sobie tutaj oczywiście przejść również do tego produktu. Natomiast co chcemy Ci pokazać jeszcze, jeśli zejdziemy sobie na sam dół, to mamy tutaj pokazanego Instagrama. Tak jak widzisz, mamy tutaj super zdjęcia różnych takich setupów, jeśli chodzi o biurka, gdzie mamy właśnie jakiś tam szerokokątny monitor, tak? Nawet ta sama myszka tutaj widzę, co ja mam i z użyciem właśnie tego urządzenia pod nadgarstek. Wszystko minimalistyczne w odcieniach czerni, bieli, bardzo schludne, więc widać tutaj, że ktoś nad tym siedzi, ktoś nad tym dużo czasu poświęca, żeby to wszystko było spójne, żeby to wszystko tak wyglądało, jak wygląda i dzięki temu ta marka może właśnie kasować takie 30 euro za jedno takie urządzenie, gdzie podejrzewam, że w hurcie, w zakup w Chinach tego typu podkładki pod nadgarstek, tu myślę jest około 5 dolarów, zakup takiej jednej sztuki, może nawet mniej, więc naprawdę to jest ogromna marża na tym produkcie, ale ta marża wychodzi przede wszystkim, że to jest produkt dobrej jakości, jest on super zrobione, dużo pracy włożone, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, bo dzięki temu właśnie całemu brandingowi my możemy właśnie sprzedawać te produkty drożej. I to ja zawsze też powtarzam na tym kanale, jeśli chcesz wziąć jakiś produkt, nawet z AliExpress, który jest ciekawy, to ty musisz przedstawić ten produkt na sklepie internetowym w jak najlepszej formie. To nie może być sklep zrobiony w 3 minuty, który będzie po prostu brzydki i nie będzie w ogóle zachęcał. Ty musisz zrobić fajne logo, musisz zrobić ciekawy właśnie ten branding, ten motyw przewodni. Ta osoba wchodząc na tą stronę może się tak właśnie utożsamić z tą marką i po prostu zamówić ten produkt. Więc wejdźmy sobie tutaj już na stronę tego produktu, które ja zamówiłem. Ok, tak jak widzisz, to nazywa się ten produkt Carpio 2.0 Ergonomic Wrist Rest, czyli właśnie ten taki odpoczywacz nadgarstka, no jakby to powiedzieć taki, że możesz sobie właśnie odłożyć ten nadgarstek na tym urządzeniu i wtedy jest o wiele przyjemniej pracować przy laptopie. I pierwsza rzecz, jaka się tutaj rzuca w oczy, według mnie, która jest rewelacyjna, to jest tutaj zastosowanie takiego właśnie multi-buy offer, czyli w momencie, kiedy chcesz kupić tylko jeden produkt, to jest właśnie ten regular price, wtedy to kosztuje 30 euro, natomiast jeśli kupisz jeden, to masz 33% taniej kolejną sztukę.
sztukę lub jeśli kupisz 3 produkty, to masz jeden za darmo. Więc w ten sposób zobacz, jak oni świetnie już w tym pierwszym etapie w ogóle dodawania do koszyka zachęcają cię do tego, żeby zwiększyć tą wartość koszyka, żebyś kupił nie jedną sztukę, a na przykład dwie. No i ja osobiście tutaj się skusiłem i właśnie kupiłem dwie sztuki zamiast jednej i tutaj właśnie to wychodziło wtedy około 50 euro. Możemy sobie tutaj wybrać oczywiście czy na prawą rękę, czy na lewą, rozmiary mały lub duży, tak? I tak samo tutaj w tym drugim wariancie. Oczywiście też tutaj mamy super pokazane, że darmowa wysyłka powyżej 45 euro, co oczywiście zwiększa również wartość koszyka, no bo jeśli ktoś zamówi jedną sztukę za 30 euro, no to będzie płacił za tą wysyłkę. Natomiast jeśli ktoś sobie wybierze tą drugą opcję, to nie dość, że płaci mniej, to jeszcze nie płaci za wysyłkę, więc tutaj automatycznie już jest to popchnięcie na większe zamówienie, na te zamówienie dwóch produktów. Jeśli chodzi w ogóle tutaj o grafiki tego produktu na landing page'u, zobacz, jak super to wygląda, mamy tu jakieś napisy, mamy tutaj nazwy tego produktu, są nawet gify tutaj na tym poziomie, tak? Mamy tutaj pokazane, jak ten produkt działa, bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Przechodząc sobie dalej, tutaj mamy opis produktu, gdzie mamy takie podstawowe ikonografiki, że szybka dostawa, 30 dni gwarancji takiej, że możesz zwrócić ten produkt, jeśli się nie będzie podobał, secured payment, czyli właśnie takie płatności bezpieczne. Mamy tutaj nawet opinię. No zobacz proszę, jak to świetnie wygląda. Mamy nawet tutaj pokazane taką grafikę, w jaki sposób mierzyć ten rozmiar tego urządzenia, czy mamy małe, czy duże. Jakieś filmiki na YouTubie. No i oczywiście niżej też mamy jakieś grafiki. Myślę, że to są po prostu zdjęcia z Instagrama. Więc jeśli chodzi o stronę lądowania, wygląda ona bardzo, bardzo dobrze. I proszę, chciałbym cię też zauważyć, żebyś spojrzał na tę stronę, że te wszystkie rzeczy, które są tutaj, one wyglądają bardzo, bardzo ładnie i mógłbyś pomyśleć, że okej, no to pewnie jest zrobione w jakimś zaawansowanym programie albo ktoś siedział i naprawdę długo stawiał tą stronę. Tu są, zobacz proszę, grafiki. To są zwykłe zdjęcia, które są zrobione prawdopodobnie w Photoshopie, tylko ładnie to jest wszystko wypozycjonowane, żeby było równiutko i tak dalej. I te dwa elementy to są po prostu zdjęcia, więc w bardzo szybki i łatwy sposób ktoś sobie zrobił właśnie takie grafiki i wrzucił to po prostu do Shopify'a, tak żeby można było to sobie właśnie zeskrolować w dół. Zerknijmy sobie też, jak wygląda ten sklep właśnie na telefonie, ponieważ oczywiście zawsze chcemy optymalizować nasze sklepy pod mobile, więc również jak patrzymy jakieś inne marki, to warto sobie zobaczyć, jak ten sklep wygląda właśnie w tym momencie. Na przykład mamy iPhone'a 10, tutaj akurat w tym rozszerzeniu do Google możemy sobie podglądać różne urządzenia, na przykład Galaxy Note 3, tak, na mniejszym urządzeniu jakby to wyglądało, czy na iPadzie, również mamy tutaj po prawej stronie wtedy iPada i możemy sobie tutaj zeskrolować to i zobaczyć, że na telefonie również bardzo fajnie to wygląda. Mamy nawet tutaj taki boksik, jeśli chodzi właśnie o czat. Jeśli mamy jakieś pytanie, możemy się właśnie tutaj odezwać do tych osób z tej marki, więc to wygląda zarówno dobrze jak i na iPadzie, jak i na telefonie. Dla osób, które by się zastanawiały, co to jest za rozszerzenie, to jest Responsive Viewer. Ja z tego bardzo często używam, ponieważ można w bardzo fajny sposób sobie zobaczyć właśnie daną stronę, czy to naszą stronę w momencie, kiedy ją optymalizujemy, czy na przykład właśnie stronę konkurencji, żeby porównać, jak coś działa na telefonie, a jak coś działa na komputerze, no bo jednak zawsze chcemy optymalizować nasz sklep internetowy pod mobile, pod telefony komórkowe i to tam zawsze musi to wszystko działać picobello, a na komputerze to jest taki dodatek po prostu. Okej, teraz dodajemy sobie ten produkt do koszyka, żebyś zobaczył, jak to super działa, jeśli chodzi właśnie o ten cały proces, więc mamy sobie tutaj wybrane czarne te urządzonko na prawą rękę. Klikamy sobie tutaj dodaj do koszyka i zobacz proszę, w tym momencie od razu nam tutaj pokazuje się cross-sell, czyli masz, właśnie kupujesz to urządzenie pod ten nadgarstek, więc prawdopodobnie przydałaby ci się mata pod urządzenie, żeby po prostu ci się lepiej pracowało. I od razu mam tutaj trzy rozmiary, mały, średni lub duży, nawet mamy tutaj piękny podgląd, jak to wygląda właśnie rozmiarowo, jak wygląda taki laptop standardowy 13 cali. I jak to wszystko się prezentuje w różnych wersjach, więc ja oczywiście też tutaj się skusiłem na tą ofertę, ponieważ stwierdziłem, że taka mata mi się przyda. No i to jak widzisz w tym momencie właśnie ta mata jest tutaj na tym biurku i świetnie działa właśnie z tym produktem, więc możemy sobie tutaj oczywiście kliknąć tak, dodaj do koszyka lub nie, ignoruj tą ofertę. My sobie klikniemy, żeby dodać to do koszyka. No i tak jak widzisz, mamy tutaj już taki standardowy koszyk, jeśli chodzi o Shopify'a. Mamy tutaj już nawet wrzucone tą zniżkę, jeśli chodzi o ten dodatkowy produkt,
produkt, no bo tam nawet była właśnie ta oferta, że jeśli dodasz ten produkt, to masz tam zniżkę na tego deskpada. No i możemy sobie tutaj oczywiście przejść do checkoutu i przejść do zamówienia. Natomiast co jest bardzo ciekawe w tym przypadku, w tej marki, na samym końcu dostałem kilka ofert i pytań, więc za chwileczkę Ci pokażę, jak to dokładnie wyglądało. Ok, chciałbym Ci teraz pokazać też, jaką ofertę tutaj właśnie ta marka Delta Hub przygotowała w momencie, kiedy dokonałem zakupu, ponieważ wyskoczyło mi, tak jak widzisz tutaj na ekranie, taka oferta, że mogę właśnie w ciągu tam 10 minut kupić dodatkowo właśnie ten Carpio 2.0, tylko w limitowanej edycji. Tutaj wydaje mi się, że chodzi tutaj o inny kolor, przeceniona z 35 € na 31, właśnie z racji tego, że to jest ta limitowana wersja, to jest ona droższa, więc oczywiście tutaj taki one click upsell, w momencie, kiedy już dokonamy zakupu, takie upsell bardzo dobrze działają, ponieważ w momencie, kiedy już dokonamy zakupu, to znaczy, że zaufaliśmy tej marce, nasz portfel jest tak zwany otwarty, więc jesteśmy bardziej chętni do tego, żeby kupić coś jeszcze na tym sklepie, więc w momencie, kiedy dokonamy takiego zakupu, przechodzimy już do tej strony takiej potwierdzającej zakup i nagle tutaj nam się pojawia właśnie taka oferta, że hej, może kupić taki produkt tylko z jakąś zniżką czy coś takiego, no to naprawdę super to działa i średnio około 10-20% takich osób właśnie dokonuje tego zakupu. Akurat tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o ten produkt Carpio, to wydaje mi się, że jeśli ja kupiłem ten Carpio normalny, czarny, tutaj mi się wyskakuje właśnie oferta, że mogę kupić taki sam, tylko w limitowanej edycji, to nie do końca jest to dobre rozegranie, ponieważ jakby no tutaj już ten produkt, który chciałem, już go kupiłem, więc bardziej bym tutaj próbował uderzać właśnie z jakimiś produktami typu taki cross-sell jak z tą matą, bo to bardzo fajne połączenie, czy ewentualnie na przykład z jakimś takim, dajmy na to takie, widać tutaj na ekranie, stojak na telefon, czy jakieś ewentualnie jeszcze inne narzędzie, inna ciekawa rzecz, którą możemy postawić na biurko i właśnie na przykład czy naładować telefon bezprzewodowo, czy gdzieś tam coś ustawić sobie na tym biurku, żeby to było wszystko ładne i takie estetyczne, tak jak to widzieliśmy na Instagramie. Więc tutaj jeśli chodzi o tego one click upsell, ja bym to troszeczkę zmienił, inaczej bym to ustawił, natomiast sam zamysł jest bardzo, bardzo dobry. Pokażę Ci też aplikację, która właśnie używa ta marka do tego typu ofert. Aplikacja ta nazywa się One Click Upsell z firmy Zipify. Myślę, że jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji właśnie do tego typu ofert i możemy tutaj właśnie robić te oferty, które widziałeś wcześniej z tym cross-sellem, że jak ktoś doda do koszyka, to wtedy pokazuje mu się jakiś produkt i może właśnie w ten sposób sobie coś dodać, poszerzyć ten zakup. Tak jak widzisz, mam 222 opinie na 5 gwiazdek, $35 za miesiąc, także to jest jedna z tych aplikacji, które właśnie używa ta firma. Natomiast kolejna rzecz, którą chciałbym Ci pokazać, która jest rewelacyjna i szczerze mówiąc rzadko się spotykam z tego typu rozwiązaniami na sklepach internetowych, co według mnie powinno być takim standardem, a na tą chwilę nie jest. Tak jak widzisz, tu jest właśnie moje zamówienie, które ja złożyłem jakiś czas temu i tutaj w momencie, kiedy było podziękowanie, thank you David, i zanim, tak jak widzisz, before you go, how was your shipping experience today? I tutaj mamy takie otwierające pytanie, hej, jak Ci się podobało właśnie ten Twój experience, czy byłeś zadowolony z tego, czy nie? I tutaj mamy takie pierwsze pytanie, czy właśnie było fajnie, nie fajnie, very bad, poor i tak dalej, tak? Więc w tym momencie możemy sobie tutaj zaznaczyć taką odpowiedź, dać next i ta firma zrobiła szereg różnych pytań. Oczywiście tutaj nie będę Ci w stanie tego wszystkiego pokazać, bo tam ich tych pytań było z 10 czy z 15, natomiast najciekawsze pytanie, jakie według mnie tam było, to czy polecił Ci ten produkt nasz sklep jakiś znajomy, czy trafiłeś z reklam, jeśli z reklam, to jakich? Było wypisane normalnie Google, Facebook, Instagram, TikTok i tak dalej, były wszystkie platformy takie najpopularniejsze wymienione i można było sobie zaznaczyć i dzięki temu myślę, że też no nie wszyscy będą odpowiadali na takie pytanie, ale nawet jeśli co dziesiąta osoba będzie odpowiadała na takie pytania właśnie w tej ankiecie, to ta firma ma świetne dane, wie jak właśnie ci klienci dochodzą do tego sklepu, w jaki sposób kupują, czy są właśnie do polecenia, czy przez aplikację, czy przez jakieś płatne reklamy, no naprawdę bardzo dużo ciekawych pytań. Nawet tam było na zasadzie, jeśli zaznaczyłem pytanie, że kupiłem ten produkt z reklamy, to potem było pytanie, z jakiej platformy było to kupione, a potem w jakim czasie od zobaczenia pierwszej reklamy dokonałem zakupu. I tam były przedziały do 2 tygodni, do miesiąca, do pół roku, do roku i tak dalej, więc naprawdę bardzo ciekawe, bardzo zaawansowane pytania, gdzie można naprawdę analizując te dane świetnie sobie potem targetować tych klientów i wiedzieć tak naprawdę, gdzie ci klienci są, jak do nich docierać i jak jeszcze bardziej zyskownie prowadzić te nasze płatne kampanie marketingowe. Jeśli chodzi o taką aplikację, która właśnie w ten sposób działa, możemy ją sobie zainstalować na naszym sklepie internetowym i zbierać taki feedback od klientów, nazywa się to właśnie KnoCommerce. Tak jak widzisz, właśnie mamy tutaj taką stronę, wszystko jest tutaj wyjaśnione, jak to działa, możemy sobie tutaj zacząć free trial i zbierać te dane. Oczywiście linki do tej aplikacji, jak do poprzedniej, znajdziesz w opisie do tego filmu, więc na pewno warto też takich narzędzi korzystać, bo w rewelacyjny sposób zwiększa
zwiększa to właśnie ten świadomość naszej marki. Wiemy, jak to wszystko działa, co działa, co nie działa, co można poprawić i tak dalej, więc naprawdę warto z tego korzystać. Ok, teraz konkurs. Możesz wygrać właśnie tego typu podkładkę pod nadgarstek w kolorze czarnym. Jest to wersja na prawą rękę, tak jak widzisz, mam tutaj to opakowanie, dokładnie takie samo jak moje. W momencie, kiedy to otworzymy, mamy tutaj ten produkt zapakowany, nieużywany, nowiutki, więc wysyłam taką jedną sztukę do zwycięzcy tego konkursu. Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy napisać komentarz pod tym filmem i komuś polubić ten film oraz oczywiście zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. Wyniki podam w niedzielę o godzinie 18 na mojej grupie na Facebooku. No i oczywiście pokrywam wszelkie koszta wysyłki, wysyłam ten produkt do zwycięzcy i myślę, że osoba, która wygra ten produkt, będzie bardzo zadowolona, ponieważ ja używam tego produktu, ja używam tego właśnie narzędzia pod nadgarstek od kilku tygodni i świetnie to działa, więc jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do tego konkursu. Teraz, żeby nie było tak kolorowo, jeśli chodzi o tą markę Delta Hub, ponieważ tak mówiłem o samych superlatywach, że produkt to jest ideał, marka świetna, wszystko pięknie, ładnie. Natomiast według mnie są pewne rzeczy, które można byłoby poprawić i przede wszystkim jedną z takich rzeczy jest tutaj na stronie produktu. Te firmy są świetne i naprawdę bardzo dobrej jakości zrobione. Natomiast jeden z większych błędów to jest odsyłanie klienta z naszego sklepu na jakąś inną platformę. I tak jak widzisz, tutaj mamy na przykład właśnie filmiki na YouTubie, gdzie właśnie jest pokazane, jak ten produkt działa i tak dalej. Wszystko świetnie, tylko że w momencie, kiedy ktoś jest na stronie tego produktu i kliknie sobie właśnie w tytuł tego filmu, zostanie przekierowany na YouTube'a. Ale jak już zostaniemy na YouTubie, to uwierzcie mi, ale ten klient zostanie na tym YouTubie i tam będzie już kolejnych 20-30 filmów, które będą wyskakiwały w proponowanych i będzie YouTube robił wszystko, żeby ten klient już tam został. Więc w tym momencie według mnie to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby właśnie tak to robić, no bo można byłoby użyć na przykład platformy Vimeo. No i taka platforma Vimeo można zrobić tak, że jest tylko i wyłącznie przycisk play i można sobie obejrzeć właśnie ten film bezpośrednio na tej stronie lądowania. Kolejną rzeczą, która według mnie można byłoby tutaj poprawić, to przede wszystkim opinie. Nie tylko według mnie, według wielu ekspertów od e-commerce'u, ogólnie od marketingu, wspomina, że opinie są bardzo, ale to bardzo ważne na sklepie. Bez nich naprawdę wiele osób wychodzi z tego sklepu. Tutaj mamy tak naprawdę tylko tą jedną grafikę, gdzie Jordan tutaj mówi, że to jest fajny produkt, natomiast powinniśmy mieć tutaj właśnie grafikę, taką ikonkę, że mamy właśnie te opinie, możemy sobie tutaj kliknąć na te gwiazdki i przejść do tych opinii, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście tutaj na tym Delta Hubie jest na samym dole taka zakładka Google Reviews i możemy sobie tutaj właśnie poczytać te opinie od tych klientów, natomiast według mnie jest to zbyt nisko, jest to zbyt mało widoczne, powinno być tutaj zdjęcie, powinno być to bardziej gdzieś tam wyeksponowane na pewno, no powinno być to nad Instagramem, prawdopodobnie też nad tymi zdjęciami tutaj, więc zdecydowanie to ja bym osobiście poprawił, jeśli bym miał robić audyt tego sklepu, natomiast naprawdę większość tutaj rzeczy jest świetnie zrobiona i wydaje mi się, że można mnóstwo, ale to mnóstwo ciekawych rzeczy z tej strony sobie zabrać do swojego sklepu i zainspirować się, bo tak naprawdę o to właśnie chodzi w tym materiale, żeby się zainspirować takimi markami jak ten Delta Hub i te najlepsze praktyki również wdrożyć do siebie na sklepie. I teraz zapewne myślisz, że ten sklep Delta Hub, który no myślę, że działa tutaj przede wszystkim na Unię Europejską, ponieważ sklep jest w euro, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę ogromna marka, prawdopodobnie gdzieś z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii albo nawet być może z Ameryki, tylko po prostu mają oddział na Europa, a główny sklep jest w dolarach. Prawdopodobnie możesz tak pomyśleć, natomiast ja sobie tutaj pogrzebałem troszeczkę na tej stronie, żeby zobaczyć, kto jest właścicielem tej marki i zobacz, proszę, mamy tutaj spółkę Delta Hub, która jest zarejestrowana w Słowenii. No i nawet tutaj sobie można ten adres wpisać gdzieś tam w Google, zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast tutaj właśnie wchodząc w Terms and Conditions tego sklepu, możemy sobie znaleźć dane tej firmy i co to oznacza, bo według mnie to jest naprawdę całkiem ciekawe rozkmina, bo w momencie, kiedy ktoś w Polsce chce założyć swój własny sklep internetowy, to bardzo dużo osób, zresztą zarówno jak i kursantów kursu e-commerce Academy, jak i osób, które się udzielają na grupie na Facebooku, które piszą do mnie na Instagramie, dużo z was po prostu chce zacząć od rynku polskiego, ponieważ no, myślą, że ten rynek polski jest taki super, a boją się gdzieś tam wyjść na ten rynek czy amerykański, czy na ogólnoświatowy, europejski i tak dalej. Natomiast zobacz proszę tutaj Słowenia, kraj, który ma tak naprawdę 5 milionów obywateli i osoba, która założyła tą markę Delta Hub, która po prostu chciała wejść na rynek e-commerce, nie miała takiej możliwości.
ta osoba, która stworzyła tę markę, nie mogła sobie zacząć sprzedawać tylko i wyłącznie na Słowenię, ponieważ bardzo, bardzo, ale to bardzo szybko osiągnęłaby sufit i podejrzewam, że no nie ma nawet aż tylu tam klientów, którzy mogliby tego typu produkt kupić w tym kraju, żeby to się wszystko fajnie spinało finansowo. Więc byli oni po prostu zmuszeni do tego, żeby od razu przejść na rynek międzynarodowy i dzięki temu, tak jak widzisz, mamy tutaj dostawę międzynarodową, wysyłają oni do Stanów Zjednoczonych, wysyłają oni na terenie całej Unii Europejskiej, więc naprawdę największe rynki świata są przez nich obsługiwane i dzięki temu, że od razu weszli na takie szerokie wody, to nie mają tego limitu, nie mają tego sufitu, który po prostu by ich ograniczał, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodziło właśnie o rozwój tego sklepu. Także czasami po prostu żałuję, że Polska jest na tyle duża, że wiele osób się decyduje na to, ponieważ no, wchodząc tylko i wyłącznie na rynek polski, no to bardzo mocno się ograniczamy, a w tym przypadku właśnie tworząc sobie takie markę typu Delta Hub, możemy mieć cały świat, wysyłki naprawdę do różnych miejsc na świecie i świetnie wtedy to działa i tak naprawdę możemy to skalować do dziesiątek milionów dolarów sprzedaży. Okej, to było na tyle w tym materiale. Bardzo Ci dziękuję, że dobrnęłaś lub dobrnęłaś do końca. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, napisz komentarz e-com way, polub ten film oraz zasubskrybuj ten kanał. Jeśli tego jeszcze nie robisz, oczywiście zapraszam Cię do linków w komentarzu. Jest tam dostęp do grupy na Facebooku, jest tam również mój kurs e-com way Academy, także wszystko znajdziesz właśnie w opisie. Dzięki piękne i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!